I szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie co najwyżej skomentowane przez paru innych publicystów i niekoniecznie życzliwie. A nagle się okazało, że zgłasza się do mnie wiele osób, które mówią, no to róbmy to. Skrzyknęła się grupa przedstawicieli ważnych, niezależnych mediów. Zaczniemy od przywitania dla kongresu przez arcybiskupa Michalika, a później będzie wykład zapowiedziany już przeze mnie. Bardzo dobrym znakiem żywotności naszego społeczeństwa, naszych ludzi kultury jest to, że patrzą krytycznie na rzeczywistość, w której się poruszamy. I tu chciałbym pogratulować tego, że są ludzie odważni, ryzykujący niejednokrotnie własną karierą, czasem czy możliwościami, a jednak stawiają hierarchię wartości, na czele której stoi prawda, na naczelnym miejscu. Myślę, że ten rodzący się niejako drugi obieg kultury polskiej jest bardzo ważny. Twórcza praca ludzi pióra, ludzi kultury, ludzi słowa, dziennikarza, pisarza, to jest niekiedy pójście pod prąd. Wiemy, dwie konferencje teraz mieliśmy na temat kryzysu w ogóle mediów w Polsce. Także to jest, myślałem, że to jest strumień, a to jest już rzeka, która przepływa przez Foxa, że konferencja mediów niezależnych może stanowić dużą siłę wsparcia też dla statutowych działań Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Oczywiście zawsze, począwszy od siebie, a skończywszy na drugim, nawet na najwyższym urzędzie, reprezentancie urzędu, czy w kościele, czy w państwie, czy gdziekolwiek byśmy byli na świecie. Każdy, kto jest słaby, jego słabość trzeba nazwać zgodnie z prawdą po imieniu. I dlatego też, co to oznacza suwerenność w tym aspekcie? Drodzy Państwo, suwerenność jest tylko, charakteryzuje takiego człowieka, który w swoim intelekcie mówi tak, tak i tak wobec prawdy. Nawet żeby wielką cenę trzeba było za nią zapłacić. I to miasto, ta stolica i pewnie każdy z Was jest świadkiem na to, jak wielką cenę trzeba płacić w naszej codzienności, żeby być człowiekiem niezależnym. Bo tylko prawda gwarantuje mi niezależność. Nie miejcie najmniejszej wątpliwości, że przekazana prawda, nawet żeby płacić za nią pewną, czy dużą, czy maksymalną cenę, naprawdę ona wyda owoc. Dlatego, że prawda, którą słyszy drugi rozum, ona już mu nigdy nie da spokoju. Szanowni goście, przede wszystkim chciałbym pogratulować tej inicjatywy organizacji Kongresu Mediów Niezależnych. Jesteśmy tutaj wspólnie z panią poseł Iwoną Arendt, żeby zadeklarować współpracę. Współpracę między nie tak dawno powołanym w polskim parlamencie zespołem do spraw obrony wolności słowa. To dla nas z jednej strony bardzo rzadkie, a z drugiej strony bardzo miłe, żeby w jednym miejscu w dzisiejszej Polsce spotkać tak wielu prawdziwych dziennikarzy. Tak wielu dziennikarzy, którzy mogą powiedzieć o sobie, że są tymi dziennikarzami. To dla nas zaszczyt, że możemy być dzisiaj Państwa gośćmi. Że jesteśmy rzeczywiście w takiej sytuacji, kiedy troszeczkę jesteśmy skazani na margines działalności medialnej. No to wszyscy doskonale wiemy. Przy czym wydaje mi się, że jeżeli ja miałbym wytyczać jakieś kierunki działania, to przede wszystkim skupiłbym się na czymś, co nazywamy pracą pozytywną. Skutek jest odwrotny i to zwrócenie uwagi nawet na najbardziej jakieś no kardynalne złamanie zasad rzetelności dziennikarskiej obraca się w gruncie rzeczy przeciwko nam, dlatego że ich siła przebicia na rynku medialnym jest tak duża, że
czytelnicy czy odbiorcy widzą raczej ich reakcje, ich reakcja potępiająca środowisko mediów niezależnych jest o wiele mocniejsza niż nasz krzyk, ja nie mówię krzyk rozpaczy, ale krzyk zwracający uwagę na ich nierzetelność. Tu oczywiście nie będę przypominał Państwu przykładów ich nierzetelności, bo ich jest pełno. W 1970 roku próbowaliśmy sformułować nasz manifest organizacji Ruch, podziemnej organizacji Ruch, i tam znalazły się takie słowa jak taka sekwencja, wolność słowa oraz pluralizm mediów. Naprawdę nie przypuszczałam, że jeszcze, że ja doczekam jeszcze tego momentu, kiedy właśnie będziemy organizować, będzie cały nurt właśnie mediów niezależnych, że będziemy się spotykać tutaj, prawda, razem. Sądzę, że ten nurt właśnie mediów niezależnych, który w tej chwili widzimy, to nie jest rzeczywiście strumień, tylko rzeka. Mój wniosek jest taki, i zaraz jedno zdanie na udokumentowanie. Utworzenie jakiegoś wspólnymi siłami portalu, które będziemy wspólnie prowadzili, gdzie będą zamieszczane informacje dla wszystkich mediów niezależnych. Na ten jeden, jedyny portal wejdą, każdy będzie mógł wejść, rzucić swoją informację z małego regionu, z małej wsi, bo tam też się dzieją ciekawe rzeczy, bądź z dużej Warszawy, z której będą mogli korzystać wszyscy. Jeśli powstanie bardzo sprawne, sprawna współpraca wszystkich mediów niezależnych, czyli wolnych, to wtedy wymusi również na mediach publicznych, bo media publiczne powinny być mediami społecznymi, inne warsztat pracy. Także naprawdę z wielką nadzieją patrzę na kolejny przejaw samoorganizacji społeczeństwa i mam nadzieję, że nam wszystkim po prostu się uda i Polska będzie naprawdę nasza. Dziękuję bardzo. Zwracajcie więcej uwagi na humor, satyrę, ponieważ jest to broń, którą można ciężko razić przeciwnika. Nieraz świetny rysunek, żart czy krótkie opowiadanie więcej działa niż długi artykuł. Dzisiaj Jerzy Zagarski i chciałem zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, to, że gdzieś tam jest prawda i wolność, to znaczy, że musi zwyciężyć, dlatego że jest prawdą i wolnością. Ponieważ zło zwycięża częściej, gdyż jest silniejsze. A zatem główny jakby postulat, główne nasze zadanie, musimy być silni. Nie będziemy silni, to może sobie kabarety robić w domu, prawda, wytaczać procesy i Bóg wie co, i tak nic z tego nie wyjdzie. A co zrobić, żeby stać się siłą, żeby przejść punkt krytyczny? Otóż nie możemy działać w rozproszeniu, więc wydaje mi się, przynajmniej tak sobie wyobrażam kongres, że będzie on płaszczyzną porozumienia przede wszystkim inicjatyw lokalnych. Dlaczego lokalnych? Dlatego, że Warszawa jest najbardziej zdeprawowana i zdegenerowana. Jest to środek całkowicie stracony, ponieważ tutaj są największe możliwości sprzedaży. Problem na tym polega, że wprawdzie oni myślą, że każdego można kupić, ale żeby kupić wszystkich, nie mają na to środków. I z tym wiąże naszą nadzieję, że będzie na stylu, iż nie będą w stanie kupić wszystkich. Sobie wyobrażam naszą działalność jako tworzenie alternatywnych mediów, alternatywnych oświaty, generalnie siły alternatywnej do siły reżimu. I w ten sposób, jeżeli nam się uda, jeżeli odpowiemy na wyzwanie historii, to społeczeństwo będzie miało wybór, czy stanąć po stronie reżimu, czy stanąć po stronie sił niezależnych. Jak stworzyć tę siłę? No właśnie, musimy na tyle się zorganizować, żeby nie być jednostkami, prawda, jakiś tam Pultus, Mszana Tarnów czy Wolsztyn, tylko
żeby tworzyć platformę wymiany informacji i doświadczeń i występować na zewnątrz jako pewna całość, dlatego że w obrębach sobie to także stworzylibyśmy portal, który służyłby za portal wymiany. Chodzi o tą reżimówkę pod tytułem Telewizja Polska czy coś takiego. Jest to tak zdegenerowany ośrodek, że nie dość, że im szybciej zginie, tym lepiej, to jeszcze trzeba tą ziemię zaorać na tym miejscu, gdzie Polskie Radio i Polska Telewizja zostały zbudowane. Bo tego się już nie odzyska, nie zreformuje, nie zmieni. Niestety. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. A zatem mam wielką przyjemność ogłosić, że przewodniczącym Kongresu Mediów Niezależnych został pan Krzysztof Czabański. Wielki zapas. Kandydatury do prezydium. Pan Marek Deptuła, pan Jerzy Targarski, pan Krzysztof Karłkowski, pani Agnieszka Fiwar, pan Mateusz Dzieduszycki, pan Piotr Zaremski, pani Wioletta Machniewska, pan Seweryn Szwarocki, ksiądz kapitan, pan Lesław Werbachowski, pani Jadwiga Chmielowska, pan Andrzej Kępiński, pani Anna Pietraszek, pan Marek Ciesielczyk, pani Teresa Tokarska. Wczoraj byliście świadkami, albo dzisiaj od rana jesteście świadkami na portalach internetowych takiego filmiku, który powstał wczoraj pod Sejmem, gdzie w trakcie protestu Solidarności marszałek Niesiołowski uderzał we Stankiewicz kamerę, wyzwał ją od najgorszych, dopuścił się agresji werbalnej i fizycznej. Za chwileczkę Państwo na tym ekranie zobaczycie zapis tej kamery we Stankiewicz. Mieliśmy do czynienia z bezprzykładnym aktem ściczenia już nie tylko obyczajów, ale postawy parlamentarzysty, który jest, uwaga, szefem Komisji Obrony Narodowej Polskiego Sejmu. I ten człowiek, lżąc niezależną dziennikarkę, uderzył ją i stosował wobec niej no, akt przemocy fizycznej i agresji werbalnej. To jest pani od tego filmu Solidarny, tak? Tego pisarskiego paskudstwa, tak? Nie chcę z panią rozmawiać, jak pani idzie do PiS-u. Proszę odwrócić, to pani rozbije kamerę, jak pani będzie mnie filmować bez mojej zgody. I pani jest głucha. Niech pani idzie do PiS-u, do tych pisarskich PiS-usów swoich. Proszę nie rozmawiać, ja pani rozbije kamerę bez mojej zgody. Nie mam ochoty, żeby mnie pani filmowała. Wącąc. Mamy policję z Gasztacą tutaj. Policji z Gasztacą. Czy włączę radę. I to chcemy zmienić. To nie może być jedyny głos, który jest słyszany w przestrzeni publicznej. I na rzecz zmiany tej sytuacji na pewno będziemy działać. Jeśli nie będzie nacisku społecznego na wymiar sprawiedliwości, na te wszystkie rozgrzane sędziny, stalinowskie, chociaż mające po 20 kilka lat, to nic się nie osiągnie. Dlatego bezwzględnie trzeba publikować nazwiska, wystąpienia, wszystkich sędziów, którzy prześladują wolne słowa i zmienią sprawę. Bo sędziowie służą temu systemowi. Są częścią aparatu represji. I nie ma metod prawnych,
walki z ich bezprawiem. Ruszymy z tym takim...